W sobotniej Szkole Języka Polskiego w Tłumaczu na Pokuciu odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Uczniowie szkoły zaprezentowali przedstawienie słowno-muzyczne. Rozmawiamy po polsku, słuchamy jakieś piosenki polskie, uczymy ich i bardzo mi się wszystko podoba i mam nadzieję, że ja będę pracować w Polsce, studiować się tam. Pomysł utworzenia szkoły zrodził się u małżeństwa Wiktora i Łarysy Dobrowolskich, miejscowych nauczycieli polskiego pochodzenia. Mamy bardzo ładnych dzieci, które chcą się uczyć, które przychodzą do nas co soboty. Chcą śpiewać, tańczyć, recytować. Szkoła rozpoczęła prężnie działać od października 2016 roku. W 5 grupach uczy się około 70 dzieci pochodzenia polskiego i ukraińskiego. Cieszę się, że mogę tu przyjeżdżać. Przyjeżdżam tu co soboty. Jestem zachwycona determinacją tych dzieciaków, ponieważ im się chce, a to jest rzadko spotykane w naszych czasach, żeby dzieci poświęcały swoje soboty, przychodziły, uczyły się, chciały występować, chciały się uczyć piosenek, chciały się uczyć wierszy. Tylko Warszawie, a jak walczy to z chłopcem takim jak...